No dobra, krótko i na temat. Ten sprzęt już jest zrobiony. Było tutaj do roboty tylne koło, które zostało wymienione. No i troszeczkę z elektryką było zabawy, żeby to odpaliło, bo oczywiście miało być do roboty tylko koło, a się okazało, że kurwa nawet to nie miało szansy odpalić. Powyrywane kable. Ten sprzęt popatrzyłem tak na szybko. No i nie jest to ciekawie. Będzie tutaj w ciul jeszcze trochę roboty. Lubi jak się uda, będzie trochę mniej, no ale tak czy inaczej robota odpierona będzie przy tym sprzęcie. Instalacja jest tak skoszona, że raczej nic z tego nie będzie. Nie będzie iskry. Sprawdzałem, ale iskry. Nie ma szans, żeby tu iskra była na tej instalacji. Jeździło to bez filtra. Już widać tutaj w środku tam pełno piachu tego wszystkiego. No niestety, nie ukrywajmy, ale nie ma to w ogóle kompresji. Niestety w ogóle. Właściciel chce tutaj dętki powkładać do kół. Z przodu w jednym kole chyba tylko będzie. W tym trzyma. W tym tylko trzyma powietrze, a tak to niestety trzeba będzie dętki podokładać jakieś. No i tyle, no. Takie jest grubsza. Tak to porozpierdzielane wszystko jest. Kombinacji, jeszcze raz kombinacji. Żeby to w ogóle miało szansę w ogóle jechać. No tak. Tego to już będę sprzęta oddawał. Wybaczcie, że tutaj nic nie nagrywałem z niego. No ale sensu nie było, żeby założyć tylne koło tylko i to zbytnio sensu do tego nie było, a robiłem to w wolnym czasie. No i niestety najgorsza rzecz, jaka jest przy tym sprzęcie zrąbana, jest uszkodzony bak. Leje się gdzieś tam u góry, leje się tutaj gdzieś kurde na dole. Bak jest uszkodzony, nie trzyma w ogóle, jak widać kapie kurde. Kapie paliwo. No i tyle, no. Tego sprzęta już oddaję. Jakiś to Chińczyk. Nie wiem jaka marka, jakie ten. Można powiedzieć, że to jest Yamaha. I tyle, no. Jak będzie dalej z tym sprzętem, to jeszcze tam z właścicielem się ugadam. Niech decyduje, ja tam za bardzo nie będę wnikał. No. To widzimy się niebawem.